Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Outer Worlds i oczywiście mamy zadanie zaznaczone troszeczkę inne, czyli rodzinna sprawa, znajdź Takera, Needhama na bursztynowych wyżynach. Niemniej jednak, no do niego jest spory kawałek z tego co widzicie, tu mamy jeszcze jakieś zabudowania, więc my się kawałeczek cofniemy i posprawdzamy zabudowania te tutaj, z tego względu, że mamy takie zadania, które nie są w ogóle oznaczone na mapie. I nie wiadomo, gdzie ich szukać, więc może być tak, że natkniemy się, tak jak przed chwilą, znaczy przed chwilą, w poprzednim odcinku, właśnie na tajemniczych ludzi, no z Braxtonem i z tymi ludożercami. O, także w ten sposób. Czyli rodzinna sprawa jest oznaczona dalej, ale my się cofniemy. Widzieliśmy ten most. To był on. Tu nas nie było, prawda? Czy byliśmy? Poczekajcie, bo ja teraz się gubię. Nie, my wyszliśmy stamtąd. Chociaż ja teraz... Tak, to tu było, w tym domu. Tak, tutaj ich spotkaliśmy, a to sprawdzaliśmy. Okej, to teraz gdzie ja bym musiała... Stoi przy tym moście. Czyli to jest to. No, zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze mówię? Dobrze mówię. A wtedy jak przychodziliśmy tym mostem, to ja widziałam ten łącznik. No dobra. Aha, już coś tu jest. Dobra. No, fajna pupa, ale może nie na ten moment. Jeszcze jest kolejna trójka. Chyba padł? Nie padł. Chorwaty ma problem. Okej, ale zdążyliśmy ją wysejwować. No, te stwory tutaj są dość potężne. Trzeba to przyznać, chociaż... Tak jak mówiłam, że mamy problem z florą. Fauną? Fauną tutaj. Tak, kurczę, ci ostatni, co próbowali nas sobie zapodać na obiad, no to też prości. Nie byli, prawda? No, fajnie było. To jest właśnie to, jak chcesz robić w Speedfocie, prawda? Przy tym. Przy jakimś klifie, to tak się kończy. Kurczę, może z tego postrzelamy trochę? Tu żyje, prawda? Tak, tu żyje. No jednak tamta broń ma większego depsa. Chorwaty tym razem leży i nasza koleżanka też. O kurczę, niedobrze. Z jakiegoś powodu te beczki tutaj są, prawda? Czy teraz weszłam? No nic. To tylko mnie przekonuje o tym, że dobrze, kurczę, tą broń ulepszyliśmy. Dobra. Nie podchodzić do przepaści. No proszę, jaki ładny, bez głowy. Pancerz z ołowianą powłoką, ale co my tu mamy? Tylko 9 tego pancerza. To tak średnio przydałoby się coś lepszego. Dobra, zapiszemy sobie przy tym moście, gdyby... O kurczę. Tak się tego wystraszyłam, że nie trafiłam. Kurde, on żył tu cały czas, ale lipa. Magazynek, miałam ulepszyć magazynek. Tak, tak.
głowę dostanę, to dostaję więcej przecież. No i trochę mi tu zawsze dziewczyny przed celownik wchodzą. Kurczę, tu jest rozległy teren, więc będziemy musieli jakieś zasady się trzymać, na przykład wszystko od lewej. I w ten sposób tutaj chyba kontynuować to zwiedzanie. Dobra, to jest zamknięte, ale tu nie przeszkadza nam w obejściu tego dookoła. Czasami coś leży i czasami się coś kryje. Wejść na górę nie możemy. Tu są drzwi zamknięte. Ewentualnie można by je było. Aha. Tak najlepiej jak je nadruszę, a one dokończą. No dobrze, zobaczmy co mamy tutaj w środku. Arkadianka, okej. Batonik. Kaseta na bitem. Zaraz zobaczymy czy mamy jakieś ulepszenie. Które nie ściąga nam... Mieliśmy taki. O proszę, jednak ktoś tu coś chowa jeszcze. Konserwa turystyczna w takim miejscu. Oby to była konserwa. Co my tu mamy jeszcze? Stymulsje, adreno akurat się przyda. I kosz. Czy mamy takie ulepszenie? To może tak. Najpierw wszystko naprawimy. A potem zobaczymy, czy możemy coś zmodyfikować. Modyfikacja. I tu by nam się przydał magazynek. O właśnie. Obfitość pocisków. Ale chcesz dodać modyfikację magazynek obfitość pocisków do przedmiotu karabinek szturmowy martwe oko. Jeżeli zamontujesz tę modyfikację w tym miejscu, obecna modyfikacja ulegnie zniszczeniu. Pytanie jaka? Zostań wirtuozem inżynierii, aby móc odzyskiwać zamontowane wcześniej modyfikacje. Tylko co nam zniknie? Magazynek terapia szokowa, czyli typ obrażeń, porażenie prądem. To założyłam, czyli stracilibyśmy te... Porażenie prądem. No to tak średnio, kurczę. No to jest gorsze. No tutaj byśmy zmienili obrażenia na plazmę. No to nie, to wychodzi na to, że no nie bardzo. To nic. 6 magazynków najwidoczniej to jest wszystko na ten moment. Teraz tak, zobaczmy, ile wejście tutaj by nas kosztowało. A nie, mamy klucz. No i fajnie. A tu będzie jakaś historia. Będzie. No zobaczmy, co tu się działo. Wyświetl oceny kierownicze. I mamy w poszukiwaniu F-pól, bo to do głównego zadania, czyli do tej broni. Saniar posiada zły nawyk zapełniania swoich raportów liczbami i statystykami. Niezbyt dobrze radzi sobie z chwytliwymi hasłami, sloganami lub powiedzonkami. Jego prezentacje wydają się być nudne i pozbawione przesłania emocjonalnego czy zabawnych odniesień. Saniara cechuje również skłonność do wykonywania pracy samodzielnie, zamiast ją delegować, co jest uznawane za niestosowne przez wyższą kadrę menedżerską. A, czyli to są
te pliki, które on chciał, byśmy skasowali. Podsumowując, przyzwyczajenia Sanyara wskazują na nadmierną dbałość o szczegóły oraz zaskakujący brak wizji. Nie możemy udzielić rekomendacji do awansu. Wymagana poprawa w następujących obszarach. Komunikacja interpersonalna, zwięzłość, delegowanie obowiązków, przedstawienie nowych pomysłów. No i dobrze. To był Sanyar. Ale mamy też Grahama. Otwieranie, plik zastrzeżone. Wymagana autoryzacja kierownicza. Ale mamy hakowanie. Pojmowanie wizji i brandingu produktu przez Grahama jest imponujące, zwłaszcza zważając na jego stanowisko redaktora stosunkowo niskiego szczebla. Ma talent do tworzenia zapadających w pamięć haseł i powiedzonek. Graham wykazuje jednak problemy ze zwięzłością oraz stale odbiega od przepisowych czcionek i formatów. W niektórych jego dziełach wykryto wywrotowe podteksty, zalecany dalszy nadzór. Czyli ten im się... Chociaż tutaj jeszcze coś jest. Ale nie, poczekajcie. Okej. I mamy jeszcze Eriksona. Dobra, wykazuje prawdziwy talent do tworzenia zwięzłych, ale przekonujących prezentacji określonych chwytliwymi hasłami. Jej umiejętności delegowania obowiązków również stoją na najwyższym poziomie. Potrafi zorganizować długie spotkanie o dowolnym temacie przewodnim i przydzielić każdemu mnóstwo pracy. Zaproponować awans. O proszę, kto to? Dora. Jeszcze się okaże, że to kurczę było zamierzone, bo on nie dostałby awansu. Model statku, części broni, w koszu nic. Okej. On wejść chyba możemy, prawda? Proszę, kasa porozrzucana. I to teraz nie wiem, prawdę mówiąc, co tu otwierać. Serio? Robimy to? Musimy spróbować. No, gorzej jak nas nie wpuści. Get away! Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here and a Mana Queen showed up, then Raptodont, who's a void blasted mess. I ran in here and, now the door's locked. Little help? My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Okay. O, skoro i tak się stamtąd nie ruszysz, pozwól, że cię o coś spytam. Sure. Beats not answering questions. Kim jesteś? I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Fastest we've got. Ain't a Raptodon on this void-forsaken hellhole that can catch me. Oh, proszę. I'm... Sorry. Put me in a tiny room like this and I'm liable to flip. Not keen on tight spaces, you know? No to tutaj mamy zadanie od tej mocno zatroskanej matki w związku z jej synem. My buddy locked me in here. I told you that.
It was for my safekeeping, on account of Raptodons wanting to munch on my head. But, I mean, okay, yes, fine. I get myself into sticky situations. It's just part of the life, all right? Sometimes you gotta hide in a trash can so you don't get eaten by monsters. No to już wiemy, czemu się tak kręciły przy śmietnikach. No nie, kliknęłam nie w to co trzeba. Okej, dobra. No to otwieramy za moment. W miarę tu bezpieczne, chyba tak, to z tego kolegi najprawdopodobniej podnieśliśmy. A. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Nyoka. You mind giving me an escort back home? I'm... Oh, you're traveling with someone. Never mind. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że ona łudząca przypomina tą z podświatła, z tego ugrupowania. Coś tam ze światłem było. Dosłownie jak ona, tylko chyba mentalnie to nie jest ten sam typ, ale wygląda jak siostry bliźniaczki. Co? A czemu miałabym ją atakować? No bez sensu. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy and... Hey, who is your identical, slightly blurry friend? But I ain't got nothing on me. How's about a heaping helping of appreciation and respect? Dobry tekst to jest. Na pewno coś tam masz. Może szepnij o mnie dobre słowo ikonoklastom, a będziemy kwita. No my tego dzieciaka jeszcze będziemy musieli szukać. Kurczę, sama nie wiem. Tu są punkty za kłamstwo, za zastraszenie, za perswazję. Can do. Okej, proszę bardzo. Thanks a lot, lady. Już mniejsza o to złoto. Chociaż to nie złoto. Bity byśmy utrzymali. Trochę tak tutaj jest. Bardziej nas interesują wytrychy. Nożyce? Mamy kasetę. I opcjonalnie wyczyść dane ze wszystkich terminali w budynku. Wróć do Saniara. No i kurczę, teraz nie wiem, czy czyścić, czy nie czyścić. Weźmy te nożyce. Teraz otwierać, czy nie otwierać? Pistolet automanto. No chciałabym zobaczyć jaką ma statystykę, ale trzeba zaczekać. 180. Na pewno adreno, ogniwo, amunicja. Nie będzie. Szabla wartownika. 233. Ej, nie jest zła. Kaseta na bity. No i co robimy, dziewczyny? Czyścimy, czy nie czyścimy? Hmm.
usuń wszystko. Dora. Kim była Dora? Dora to chyba nie była ta... No dobra, zrobimy to zadanie. Zobaczymy, jak się to potoczy. Dora. Mam nadzieję, że Dora to nie była ta dziewczyna, która mu pomagała. Mięso. Teraz tak, tu mamy budyneczek. Byliśmy w nim. Byliśmy. Czyli tak, kolejne zadanie mamy zrobione. To wygląda mega ciekawie. Gdzie to prowadzi? O, to jest pytanie. Tu możemy jeszcze na górę wejść. Spróbujmy. Chyba. Jak nic nie będzie ciekawego, to może widoki będą ciekawe. O, proszę. Tu mnie nie tu padną, prawda? Może jednak. Może i nie. No i super. Zobaczmy, co my tu mamy. Nic? No dobrze, takie rzeczy. Tu powinien być jakiś lufcik, żebyśmy mogli wejść do środka. Ale to pewnie po to, żeby nie dać się zabić jakimś raptorom. Właśnie, będzie trzeba przy najbliższej okazji zobaczyć, jak wygląda atak specjalny naszej koleżanki. Do czego to prowadzi? Zobaczmy mapę. Okej. Dobra, jakieś w ogóle dzikie tereny. Nie upilnowali takiego skrawka, a co dopiero? Teraz tak, tu jest zamknięte, tu też. No trudno. A tu nic na dole chyba więcej nie znajdziemy. Dobra, cisza i spokój. No to jeszcze zostało nam kilka budynków. Dobra, leżą. Teraz tak, a górą ten budyneczek. O proszę, jednak jest jakieś wejście, albo i nie ma, ale za to mamy fanty. Kurczę, fajnie ta planeta wygląda. Taka troszeczkę inna niż te poprzednie. Na pewno mniej kolorowa. A, myślałam już, że tędy wejdziemy na górę, ale jednak nie. I teraz tak, tu byśmy mogli wrócić z powrotem, ale my musimy... Szybka podróż, ruiny w Gwiezdnej Zatoce. No my nie chcemy dostać się do środka, więc będzie trzeba przebiec ten kawałek.
Czyli to mamy sprawdzone. Jeszcze mnie zastanawia, jak tutaj dojść w tę stronę. Nie jest daleko, więc możemy spróbować podreptać. Co? A skąd tutaj się wzięłyście? Careful. Only things you'll find in the ruins are liable to shoot you or eat you. Okay. I wonder who used to live here. Do you suppose anyone remembers anymore? That's the last of them. To ciekawa sprawa, bo byłam pewna, że wyczyściliśmy wszystko ze sobą. Proszę, ona jak grzyby po deszczu. Nie wiem, czy to nie jest ten kierunek, czy nie byłoby trzeba tutaj. O, cześć. Właśnie, skręcić. Dokładnie. Tu będą jeszcze jakieś zabudowania. I tak biegnę na pewniaka, mi zaraz coś wyskoczy tu. Kurczę. Z lewej albo z prawej. Kurczę, co za grzyby. Modlizaur, żołnierz, z tym jeszcze się nie... Truteń, z tym jeszcze się nie bawiliśmy. Podejrzewam, że żołnierz chyba jest najgorszy. O kurde, niedobrze. V. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okay. Urażone. Padłe. Ale... no... nie! Dobra. Ale dziewczyny przynajmniej dostały HP. Zobaczmy, co to jest. Modlisza skorupa. Ale dziady. Ale tu i tak pewnie nie jest ta największa, o której czytaliśmy już na poprzedniej planecie. Pytanie, czy tam schodzić. No dobra, jak już zaszliśmy taki kawałek, to może. Tu jaki balkon taki do zwiedzania chyba, do podziwiania. Teraz tak, co my tu widzimy po drugiej stronie? Ten teren. Jest jakiś łącznik. O! O! Sfatykowana automaszyna. Maruder. Ta automaszyna do nas przyleci. Szkoda, że my nie mamy. Dzięki, Parvati. No nie wiem, czy to się skończy dobrze. Czy one już padły? Chyba tak to wygląda, prawda? I dziękuję. Dobra, jest tutaj.
Dobra, trzeba to teraz jakoś... Dobra, trochę cofamy, powoli, po kolei. Dobra. Przeładujemy sobie na spokojnie. Idzie? No idzie chyba, co? Czy stoi? Idzie. Leci. Come on. Dobra, nie jest zdecydowany. Otoczoknie już mamy. To była chyba główka. Dobra. Jakoś poszło. Czyli zaczynamy zawsze od grubasa. Okej. Opancerzony zawsze na pierwszy strzał. Teraz tak, i ten typ byśmy przywędrowali, ale to jest w ogóle chyba na samym końcu. Proszę, to jest nawet dalej. Tu też coś jest. Czy ten obóz maruderów w ogóle był wcześniej zaznaczony? To mnie interesuje. Jeszcze kogoś słyszę. Jest, nie to. Super. Trudno. Okej, okay, Houston, mamy problem. Czy tam jest znowu? Nie wierzę w to. Oto ci będzie zabawa, co? To spróbujemy trochę ich obejść, może. Dobra, tylko szkoda, że w tego. Weszło, ale Parvati jeszcze z kimś walczyła tam chyba. No, no to by było na tyle w tym przypadku. Już mamy ciężki, fajny. Szkodnik 205. I nawet przyzwoity. Ściemnia się. Nie wiem. Chyba gorzej dla nas. Dobra. I psa mieli. Okej, okay, zobaczmy, czego pilnowali. Okej. Okay. Czyli to była jeszcze inna grupa. Dobrze, że oni się tu wszyscy nie rzucają. Nie! Nie wiesz. Teraz pomyślmy, jak tych podejść. Kurczę. Mhm. Dobra. I teraz tak. Uhu. Uciekamy. Kurczę, jeszcze przeładowane, lipa. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać, podładować się.
Jeszcze żyje. A to jest ten cwaniak. Teraz będzie siedział. Skitrony. Jeszcze żyje. Skubany. Ale i tak najgorzej jest z tymi mechami, chociaż z tego co widać, jakie obierzemy jako pierwszy za cel, to jakoś nam idzie. Ten młot, pytanie, chcemy ten młot? Tak nie bardzo. Nie wiem jeszcze jak tam stoimy z udźwigiem. Trzeba to sprawdzić, może w ten sposób. No właśnie, już tu zaczynamy dobijać, więc na razie zbierać nie będziemy. Śmieci. To chyba teraz w końcu możemy się tu bezpiecznie poruszać. Mam nadzieję. Bo... Tak, oni tutaj siedzieli wszyscy skubańcy. Załatwili nas za tym pierwszym razem. Pierścień na sprzedaż. $314. Okej. Teraz tak, co tu chowali, co tu mają? Na szczęście wszyscy poszli najwidoczniej się przewietrzyć i takich napotkaliśmy na zewnątrz. Ale to takie akurat średnio ciekawe. Tu mamy... Miałam śmieci nie zbierać, a podniosłam. Kurczę. Wszystkie trzy. Mógłby jakiś być automat tutaj gdzieś w pobliżu. Trochę tych śmietników mamy właśnie. No zobaczmy, może będzie coś ciekawego. Maść pobudzająca. Ja mi to wszystko pchnęła, to tak samo. Adreno na pewno się przyda. Na szyi kolejny do sprzedaży. Okej, okay, ale góra nas interesuje. I co my tu mamy? Cuksy. I to wszystko? Naprawdę? Jakieś przekąski? Kaseta nabite 21. Tak słabo bym powiedziała. Fajki. I kolejne takie pomieszczenie. 47 na 60. Chyba, że... Dalibyśmy w otwieranie zamków. Mamy punktów 10. Wbiliśmy? Wbiliśmy. I mamy jeden punkt. I damy w inspirację. No nic. Tak to zrobimy i przy okazji sobie sprawdzimy, czy teraz ich potrzeba mniej. No nie bardzo. Czyli tu jest coś ciekawego, ale... By się tym zająć, musielibyśmy troszeczkę zainwestować. Teraz tak. Wydawnictwo Terra 1. Świetnie. Tu mamy jeszcze jakiś budynek. I teraz na takiej mapie zaczyna być sensowny ten perk, który nam pozwala na zaznaczanie sobie danego punktu, do którego chcemy podróżować. Kurczę. Tu coś jest, czyli obejdziemy tę górę w ten sposób łukiem i potem może pójdziemy główną drogą do tych zabudowań. No, tu się kurczę szykują ze trzy odcinki, bo tu po pierwsze wcale prosto nie jest. A jednak kostka. Uzbierane. Pytanie, czy przyjdziemy? Da się tędy?
O nie, nie wierzę po prostu. Ten pad na hita, zaraz mi tam wleci jakiś gnojek, nie wiadomo skąd. Sis? To kim on był? Że miał imię. Hmm? Karabin szturmowy ultra, 629 obrażeń na sekundę, bierzemy. Ciekawe, co nasza koleżanka nosi. O, i to jest fajny pancerz. Survivalowy, 19 pancerza, typ pancerza lekki, premia do umiejętności i technologia. To jest fajny pancerz. Ile to kosztuje? 1,25, ale niech będzie. Będzie trzeba zobaczyć, ewentualnie te pancerze pozmieniać. Sinis. Właśnie, możemy tu rozmontować od razu. No i fajnie. No dobra. Czyli przejść tędy nie przyjdziemy. Sinis. No nie wiem, kim on był, ale skoro ma imię, to znaczy, że... łączyło się z nim jakieś zadanie. To niejakie. Trzeba pamiętać też o tym budynku, jak nazbieramy wystarczającą ilość. No to ciebie też może rozmontujemy, co? Dlatego, no właśnie, dlatego podniosłam. Teraz tak, naprawimy wszystko. Ale jeszcze jesteśmy przeciążeni. Co my tutaj zdobyliśmy? Młot pulsacyjny, 168, Parvati, co ty nosisz? 214, czyli fajny, ale rozmontujemy go sobie. Teraz tak, karabin szturmowy, to też możemy sobie rozmontować. Te mają ile? 352 oba. Wieście dwa. Dobra, starczy. Jeszcze teraz tak, rozdamy punkty Parvati i Nioce. Czyli kolejne w kolejności to jest harmonia czasu. Gdy Parvati zabije wroga, regenerujesz część wskaźnika taktycznego spowolnienia czasu. Okej. Okay. A Nioka... 100% doświadczenia za odkrycie lokacji. Też fajnie. No i dobrze. A tutaj. I pytanie, co tu wybieramy? Mamy odblokowany trzeci poziom, tego jeszcze nie oglądaliśmy. Dzika nauka, 50% obrażenia zadawane przez broń naukową. Aha, a tu mamy kary zmniejszone o 100%, czyli w ogóle ich praktycznie nie mamy. Krew i przemoc mają na siebie wyjątkowo kojący wpływ. To wcale nie jest niepokojące. Następny atak po zabiciu wroga gwarantuje trafienie krytyczne. Każdy noszony przez ciebie pancerz zwiększa premię do współczynnika pancerza i do umiejętności. Nie wpływa na premie wynikające z modyfikacji. 10% premii do współczynnika pancerza, 100% premii do umiejętności. Tu mam ekwipunek na nowo. A tu mamy normalną prędkość przez moment po aktywowaniu spowolnienia czasu. Zadajesz większe obrażenia podczas działania szkodliwych efektów bojowych. Czyli co, mam tu rozumieć, że jak oberwiemy kwasem albo jesteśmy podpaleni, to wtedy zadaje 20% obrażeń więcej. Broń improwizowana. Każdy atak przeprowadzony na ten sam cel w trybie TSC powoduje większe obrażenia. Efekt może się kumulować. Opuszczenie TSC niweluje wzrost obrażeń. Też ciekawe. Promień wykrywania wrogów.
Co ci towarzyszy i przywraca im 25% wytrzymałości? Gdy użyjesz inhalatora, wszyscy znokautowani towarzysze odzyskują świadomość z niewielką liczbą punktów wytrzymałości. Czyli, tak jak przed chwilą nastąpiła ucieczka, przywracanie HP, oni wstają z tymi HP. To jest dość ciekawe, bo mogą wrogowie zmienić cel na moment. Obrażenia zadawane, gdy liczba punktów wytrzymałości spadnie poniżej 25. Ja bym wzięła tych towarzyszy, bo w końcu z towarzyszami biegamy. No może długo nie wytrzymają, ale... zawsze coś z tego będzie. Jakieś właśnie, chociażby odwrócenie uwagi. No teraz tak, gdzie my biegniemy? W tę stronę, dokładnie? Dokładnie. Trochę ominęliśmy to miejsce. No, przykra sprawa, bo to są zwykli ludzie, którzy tak naprawdę to nie chcą pracować w korpo. Tak to wygląda. O nie. Jeszcze by jeden wszedł, gdybym miała przeładowane. Ale nie miałam. Jednego się pozbyłam, ale dziewczyny wstały. O kurde, ale i tak patrzyliśmy, sporo ich tutaj jest. No dobrze, to zrobimy sobie w następnym odcinku, bo jest zabawa, jest impreza. No ogólnie teraz się często ginie. Zobaczymy. Kurczę, jak to będzie wyglądało. Ciężko jest, a to jest poziom normalny. Dość mocno biją, niestety. W każdym razie to opanowane, a przed nami ta wycieczka. Myśmy sobie przeszli to ładnie bokiem i dlatego się na nich tutaj nie natknęliśmy. No a teraz przyjdzie nam trochę. Chociaż może spróbujmy, no. No i właśnie, to są te dwa pociski, przez które on nie zginął od razu. Nie wiem, porwał i leje tam kogoś. O, no i poszło tym razem. Fajnie, fajnie. Nie wiem tylko, czemu Parvati nie zaatakowała. Możliwe, że go dobrze nie namierzyłam. No, ale dalsza ścieżka. W kolejnym odcinku. Tu jest trochę tak, powiem wam, śmiesznie to zabrzmi, ale jak w Divinity albo w Baldurze, w zależności od tego, jak podejdziesz do walki, tak kończysz. No, jedna głupia zmiana może prowadzić do tego, że walka no, będzie twoją przegraną niestety. Patrzcie na to. Żołnierz. Gdzie myśmy się wpakowali teraz? Co mnie ciekawi. Czyli to jest... okej. Okay. To jest ten kawalątek. Cascadia, Fallbrook, Amber i Stellar. No dobrze. Pytanie, kiedy trafimy na tą modliszycę. Prawdziwą. Prawilną. Ale to w następnym odcinku. Do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.